bliżej ołtarza, abyśmy uważnie wysłuchali słów, które kieruje w tę niedzielę do nas Pan Jezus. Pamiętamy, że przychodzą tylko te dzieci, które chcą uważnie słuchać Ewangelii i nie będą rozmawiać, a już niektórzy rozmawiają. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Chłopców też witam. Chodź tutaj bliżej. Chodź. O, ty chcesz być dzisiaj bardzo aktywny, ja już to widzę. Stoisz, będziesz odpowiadał na wszystkie pytania, które zadam. Słuchajcie, pierwsze takie pytanie, myślę, że bardzo łatwe. Wystarczy odpowiedzieć tylko: kto z was uważa samego siebie za człowieka cierpliwego? Kto z was jest cierpliwy? O, dobrze, dziękuję. Kilka osób podniosło ręce. A teraz ci, co podnieśli ręce i uważają, że są cierpliwi, to muszą odpowiedzieć, a w jaki sposób, kiedy wyraża się ich cierpliwość? Jak wyraża się ich cierpliwość? W jaki sposób? Moja cierpliwość się wyraża, jak mój chomik robi mi na złość. Moja ryba mi robi na złość. No ale cierpliwość, jak się wasza wyraża? W jakich momentach? Ja jak na przykład czekam na różne prezenty, na urodziny albo tak. Nawet rok czasu potrafisz czekać na prezent. I w ogóle nie jesteś niecierpliwy wtedy. Nie denerwuje cię to, że musisz tak długo czekać na prezent, tak? Dobrze, bardzo dobrze. A jak mama mówi: możesz grać na komputerze dopiero za 2 tygodnie, to jesteśmy cierpliwi wtedy i cierpliwie czekamy, czy nie? Niektórzy tak, a niektórzy nie. No musicie głośniej odpowiadać, bo mikrofon coś w ogóle nie pomaga. Weronika, powiedz, potrafisz cierpliwie wtedy czekać, czy nie? Czasami tak, czasami nie. Różnie jest. Ale bardzo często bywamy niecierpliwi. Jak na przykład koleżankę zaprosiliśmy, żeby przyszła do nas, do mieszkania naszego, albo kolega, i on się spóźnia, to się trochę niepokoimy, denerwujemy, czy nie? Tak. Tak, dlatego, że na przykład jak na kogoś nie czekamy, to czas płynie szybciej. Jak na kogoś czekamy, to bardzo długo. No, bywa, że jesteśmy niecierpliwi, chcemy mieć coś szybko. Jak wracamy ze szkoły, jesteśmy bardzo głodni i od razu krzyczymy, wchodzimy do kuchni i krzyczymy do mamy: mamo, daj coś jeść. A mama mówi: poczekaj, kochanie, tylko coś ugotuję.
To wtedy jesteśmy cierpliwi czy niecierpliwi? Nie. Nie jesteśmy, bo jesteśmy bardzo głodni. Po prostu nie umiemy wytrzymać. No tam trochę jesteśmy. Różnie to jest, ale bardzo często jesteśmy niecierpliwi. Jak jest lato, jest bardzo gorąco i chce nam się ujeść lody na przykład, a mama albo tata mówi, dzisiaj lodów nie będzie, poczekaj do jutra. To wtedy cieszymy się z tego, z takiej odpowiedzi, czy jesteśmy niecierpliwi? Jesteśmy niecierpliwi. Nie umiemy wytrzymać do jutra. Denerwujemy się strasznie. Niektórzy to nawet zaczynają tupać nogami i się denerwować bardzo mocno. A nawet niektórzy zaczynają płakać, bo są niecierpliwi. A czy inni w stosunku do nas powinni być cierpliwi czy niecierpliwi? Jak wam się wydaje? Rodzice na przykład w stosunku do nas albo nauczyciele mają być cierpliwi czy niecierpliwi? Mają być cierpliwi. Jak na przykład mama każe wynieść śmieci, a nam się nie chce, to mama ma być wtedy cierpliwa czy niecierpliwa? Cierpliwa. Jak mama mówi, przestań grać na komputerze, a my jeszcze gramy, to mama ma być cierpliwa wtedy? Ma długo czekać, aż przestaniemy grać, czy ma być niecierpliwa? Niecierpliwa. No lepiej, żeby była cierpliwa, ale raczej będzie. Lepiej, żeby była cierpliwa, bo może się zdenerwować, jak będzie niecierpliwa, prawda? Jak mama mówi, idź odrabiaj lekcje, a my w tym czasie się bawimy, to mama ma być cierpliwa wtedy, czy niecierpliwa i ma się zdenerwować? Ma być cierpliwa, ale może się zdenerwować. Ale jak jest cierpliwa, to wtedy się nie zdenerwuje. Czyli zasadniczo lepiej, żeby inni wobec nas byli cierpliwi. Jak nauczycielka mówi, uspokój się, przestań rozmawiać, a nam się dalej chce rozmawiać i bawić. To nauczycielka powinna być trochę bardziej cierpliwa, czy ma się zdenerwować? Powinna być trochę bardziej cierpliwa. Ma być bardzo cierpliwa, bo my musimy się wykrzyczeć, prawda? I mamy rozmawiać i bawić się jak najdłużej. A inni wobec nas powinni być cierpliwi. I teraz uwaga, uwaga, przechodzimy do bardzo ważnej relacji. Do naszej relacji z Panem Bogiem. A czy Pan Bóg wobec nas powinien być cierpliwy czy niecierpliwy? Jak wam się wydaje? Powinien być cierpliwy, ale działać. Kto jest innego zdania? Bóg jest bardzo cierpliwy. Daje nam dużo czasu zawsze? Tak. Jak na przykład robimy coś złego, to Pan Bóg jest cierpliwy czy niecierpliwy? Czasami tak, a czasami nie. Jest cierpliwy, dlatego że Bóg czeka, aż pójdziemy do spowiedzi. Pan Bóg okazuje się, że wobec nas jest bardzo cierpliwy. Słuchajcie, ktoś może o Panu Bogu zapomnieć całkowicie. Może nie przychodzić do kościoła na mszę świętą. A czy Pan Bóg o takim człowieku zapomni, czy nie? Tak. Nie. Nie zapomni w ogóle. Nie zapomni. Pan Bóg nigdy o takim człowieku nie zapomni i on zawsze będzie czekał, aż w końcu ten człowiek przypomni sobie o nim, o Panu Bogu. A teraz uwaga, uwaga, kolejne pytanie. A czy my wobec Pana Boga powinniśmy okazywać cierpliwość, czy nie? Jak na przykład, poczekajcie, jeszcze opuśćcie rączki, jak na przykład o coś prosimy Pana Boga, to chcemy, żeby nam to dał od razu, czy powinniśmy okazywać cierpliwość? Powinniśmy okazywać cierpliwość. A jak jest często, czy okazujemy taką cierpliwość? Bardzo rzadko okazujemy taką cierpliwość. Nie. Jesteśmy po prostu spokojni. No, jak na przykład zachorujemy, chcemy szybko wyzdrowieć i mówimy, Panie Boże, uzdrów mnie, to jesteśmy spokojni, grzeczni, i czekamy, aż Pan Bóg nas uzdrowi, tak? Jesteśmy bardzo cierpliwi. Nie. A wtedy bardzo często nie jesteśmy cierpliwi. Jak coś się złego w naszym życiu dzieje i chcemy, żeby Pan Bóg zadziałał jak najszybciej. Albo chcemy dostać piątkę z matematyki. I wtedy dostajemy dwóje. I mamy
cierpliwość do Pana Boga, czy mamy pretensje, że nam nie pomógł? Pretensje. Często mamy pretensje. I uwaga, uwaga, przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii. Ktoś przychodzi do Pana Jezusa po uzdrowienie, po pomoc. Kto to jest? Kto to tak uważnie słuchał, jak ja czytałem Ewangelię? Gdzie ten chłopiec, co tak rozmawiał? Święty? Kto przychodzi po uzdrowienie? Pan Jezus. Do Pana Jezusa kto przychodzi? 10 trędowatych. 10 chorych ludzi przychodzi. Chorych na trąd. To jest bardzo ciężka choroba. W tamtych czasach nieuleczalna. Oni przychodzą po uzdrowienie. I czy Pan Jezus ich od razu uzdrawia? Czy od razu dokonuje cudu? Nie, od razu. A co do nich mówi? Idźcie do kapłanów. Mówi, idźcie do kapłanów. Im się pokażcie. Oni się odwracają, pokonują jakąś drogę i w czasie tej drogi patrzą na siebie i co się dokonało w tym czasie? Wyzdrowieli. Wyzdrowieli, słuchajcie, czyli Pan Bóg nam wszystkim pokazuje, że On nie działa tak od razu. Oni przychodzą, chcą cudu, a tutaj nie ma cudu. Dopiero w czasie drogi są cierpliwi, okazuje się, że zostają uzdrowieni. I Pan Jezus poprzez ten cud pokazuje nam, że my również w relacji do Niego, ale i do innych ludzi, powinniśmy okazywać bardzo dużo cierpliwości. Tak jak inni wobec nas, nauczyciele, rodzice, często są cierpliwi, tak samo my wobec Pana Boga i wobec innych osób powinniśmy być cierpliwi. To nie znaczy, że jak ktoś przeszkadza na kazaniu, to ksiądz ma być cały czas cierpliwy, nie? Bo ksiądz też może stracić cierpliwość. Ale oprócz cierpliwości, słuchajcie, jeszcze czegoś bardzo ważnego uczy nas dzisiaj Pan Jezus. Bo zobaczcie, z tych 10 uzdrowionych, ilu wróciło do Pana Jezusa? 10 było uzdrowionych. Ilu wróciło? Tylko jeden. Tylko jeden wrócił. I co on zrobił? Co zrobił ten jeden, który wrócił? Chciał uzdrowić się? Nie był cierpliwy. Poszedł do kapłanów. Podziękował mu. Słuchajcie, tylko ten jeden. 10 było uzdrowionych. A tylko jeden wrócił, aby podziękować. To bardzo często zdarza się również w naszym życiu. Doświadczamy jakiegoś cudu, jakiegoś dobra od innych ludzi, a nawet od Pana Boga, ale niestety nie potrafimy za to podziękować. Chyba, że mamy jakieś korzyści, to wtedy dziękujemy zawsze. Przychodzimy do Pani i mówimy, proszę Pani, dziękuję, że mi Pani 6 postawiła. Bo wiemy, że jak podziękujemy, to może za tydzień dostaniemy 2, prawda? Albo mamie podziękujemy za coś, za smaczny obiadek, bo wiemy, że jak podziękujemy, to może na drugi dzień znowu będzie bardzo smaczny obiadek, prawda? Jesteśmy bardzo interesowni. Kiedyś taki starszy pan, już dziadek, on był krawcem. Słuchajcie, żona mu zmarła. Odbył się pogrzeb i został sam w domu, a miał 3 synów. Zaczął chorować. Ale niestety ci synowie o nim zapomnieli. Nie chcieli go odwiedzać, nie chcieli mu pomagać. Czy byli to dobrzy synowie? Nie. No byli bardzo źli. No nie kochali swojego taty. Nie chcieli go odwiedzać. Mieli swoje rodziny, swoje interesy, zarabiali pieniążki i nie chcieli przyjeżdżać. Ale ten starszy pan nie miał za dużo pieniędzy, ale wpadł na taki pomysł, słuchajcie. Poszedł do stolarza i kazał stolarzowi, żeby zrobił mu duży sejf zamykany. Stolarz tak uczynił, zapłacił stolarzowi za ten sejf, a do szklarza poszedł, aby ten sejf wypełnił pobitym szkłem. I ten sejf stał się bardzo ciężki. Wypełniony cały sejf szkłem. Ten starszy pan umieścił ten sejf pod stołem w swojej kuchni. Jeden z synów przyjechał przypadkowo w odwiedziny, zobaczył ten sejf i zaczął się zastanawiać.
Myśli, co to za sejf u mojego taty? To może być skarb sprzed wojny. Złoto, o którym to złocie tyle się mówiło, że ludzie mogli mieć takie złoto. Pewnie mój tata jest bardzo bogaty i ma bardzo dużo złota. Ale nie wiedział, gdzie jest kluczyk od tego sejfu. I zaczął swojemu tacie pomagać i bardzo często przyjeżdżać. Nawet powiedział swoim braciom, co się kryje w kuchni. Co tydzień się zmieniali. Przyjeżdżali, pomagali swojemu tacie, w czym tylko pragnął. Odwiedzali go bardzo często. Ale niestety starszy pan w końcu zmarł. Synowie wyprawili mu bardzo piękny pogrzeb. Pomodlili się bardzo mocno za niego, ale pierwsze co po pogrzebie, to wpadli do kuchni i co zaczęli szukać? Jak myślicie? Kluczyka od sejfu. Zaczęli szukać kluczyka od sejfu. Znaleźli gdzieś tam, był schowany nie wiadomo gdzie, ale znaleźli ten kluczyk. Dostali się do sejfu. Jak myślicie, jak zareagowali? Byli źli, bo zobaczyli, że tam jest szkło. Że tam jest tylko szkło. Widzicie, jaki tata okazał się podstępny, czyli ten starszy pan. W ten sposób przyciągnął swoich synów na nowo do siebie. Bardzo często my również reagujemy podobnie, jeśli chodzi o naszą wdzięczność. Jeśli wiemy, że coś będziemy z tej wdzięczności mieli, to potrafimy dziękować. Ale bezinteresownie jest nam bardzo trudno. Również niestety, jeśli chodzi o wdzięczność Panu Bogu. Dlatego nauka, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, dla nas wszystkich, że powinniśmy być cierpliwi w relacji do drugiego człowieka i do Pana Boga również, czekając cierpliwie na Jego odpowiedź, ale również powinniśmy co robić wobec drugiego człowieka, a szczególnie wobec Pana Boga. Jaką postawą się wykazywać? Cierpliwością. I czym jeszcze? I dobrocią. Cierpliwością. Miłością. Cierpliwością. Żeby być grzecznym. Szczerością. No i co jeszcze powinniśmy wobec Pana Boga robić? Tak jak ten jeden z 10 trędowatych. Co on zrobił? Okazywać szacunek. Dziękować mu. Przede wszystkim dziękować. Kiedy powinniśmy dziękować Panu Bogu? Za wszystko. Kiedy o coś prosimy Go, on nam to daje. A kiedy jeszcze? Kiedy nas uzdrawia albo dokonuje jakiegoś cudu. Kiedy modlimy się o uzdrowienie na przykład osoby w krytycznym stanie. Kiedy jeszcze powinniśmy dziękować? Zawsze. 2 cukierki dla tej dziewczynki. Jak ty masz na imię? Klara. Klara odpowiedziała najlepiej. Zawsze powinniśmy Panu Bogu dziękować. Kto dzisiaj się obudził? Ręka do góry. Ręka do góry. Kto się dzisiaj obudził po nocy? Oni wszyscy wstali jeszcze. Dziękuję bardzo. Kto dzisiaj widział niebo? Ręka do góry. Bardzo ładnie. Kto dzisiaj widział mamę albo tatę? Ręka do góry. Bardzo ładnie. Mamy za co dziękować? Mogliśmy nie zobaczyć mamy ani taty. Mogliśmy nie zobaczyć nieba. Mogliśmy nie przyjść do kościoła. Zawsze mogliśmy się nie obudzić. Zawsze mamy za co dziękować Panu Bogu. A wobec Pana Boga i wobec drugiego człowieka zawsze powinniśmy okazywać bardzo dużo cierpliwości. Módlmy się o cierpliwość i o zdolność do dziękczynienia dla nas wszystkich. A dzisiaj niech każdy w modlitwie wieczornej pomyśli, za co chce szczególnie podziękować Panu Bogu. Amen. Dziękuję.